11 listopada wracamy myślą do naszej historii. Możemy mówić o niej przez pryzmat wydarzeń, znanych postaci, losów poszczególnych ludzi. Możemy też spróbować ująć to w kluczu kolejnych pokoleń, które mijały, przekazując pewne wartości następcom. I w ten sposób również ja myślę o przeszłości, nie tylko myśląc o znanych postaciach historycznych, ale też o ludziach, którzy tworzyli całe pokolenia. W tym również przywołuję pamięć swoich rodziców, dziadków, pradziadków, których znam tylko z fotografii. To były te drobinki tworzące poprzednie pokolenia. Jakie będzie następne pokolenie, które w moim przekonaniu właśnie w tej chwili szykuje się do przejęcia odpowiedzialności za Polskę? To pytanie jest otwarte i je stawiam w swoim tekście Długi łańcuch, będący próbą podsumowania tego długiego falowania kolejnych pokoleń Polek i Polaków.